Kto będzie szybszy, my? Czy burza? Udało się roletę zamontować z jakimiś tam przygodami, ale się udało i w końcu moja praca nie będzie musiała się kończyć o 14, kiedy już mi słońce napieprzało tak ostro w monitor, że już nic w nim nie widziałem. Teraz będę mógł pracować całą dobę. Tutaj. Idziemy do kina, dosłownie idziemy, bo trzeba robić kroki i oprócz tego, że idziemy do kina, to mamy tutaj taki pojedynek sprinterski z nadchodzącą burzą do Trójmiasta. Słyszymy już, że grzmi. Alerty pogodowe na mnie straszne i idziemy. Zostało nam jeszcze 25 minut. Kto będzie szybszy, my? Czy burza? No, chyba burza. Super. 15 minut nam zostało jeszcze. Powiedziałem, że idziemy do kina, a w ogóle nie powiedziałem, na jaki film. Poszliśmy na Oppenheimera. Po pierwsze, miałem duże obawy, że będę się bardzo męczył na tym filmie, bo ogólnie zazwyczaj w kinie się męczę i film bardzo mi się dłuży, a Oppenheimer trwa 3 godziny. Ani razu nie spojrzałem na zegarek i jak film się skończył, to byłem zaskoczony, że to już, więc no zleciał mi naprawdę wspaniale, więc to już świadczy o tym, że film naprawdę jest dobry. Na ten film nie chciałem iść dlatego, że jest na niego duży hype, że miał premierę tego samego dnia co Barbie, tylko Christopher Nolan jest moim ulubionym reżyserem. Tak jak ogólnie nie zapamiętuję, kto wyreżyserował film, mam problem też z zapamiętywaniem nazwisk aktorów, to zawsze Nolana filmy bardzo lubiłem i byłem ciekaw, jak taką historię Nolan przedstawi. No nie był to taki typowy Nolanowy film z takimi właśnie Nolanowymi patentami, ale była ta achronologia i generalnie fajnie się to, naprawdę fajnie się to oglądało. Efekty dźwiękowe, muzyka, aktor, zdjęcia i sama historia naprawdę trzymała w napięciu, więc polecajka ode mnie. Żremy na tych vlogach. To chyba tutaj właśnie stąd są te kalorie. Jak najbardziej approved. No a ty? Od 1 do 10 Oppenheimera? Ja na 8. Już oceniłam. Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało, jak pokazany został ten taki dylemat moralny głównego bohatera, ale w ogóle cały film, że był taki przedstawiony w napięciu, ciągle siedziałam w napięciu i to było takie podtrzymywane, podobało mi się to.